witam Was bardzo, bardzo serdecznie na naszym kanale. Werka akurat jest w dowozówce, a ja mam chwilkę i pokażę Wam, co się dzieje u nas na polu, bo mianowicie tak, to jest ten dzień. Dzisiaj kosimy kukurydzę. Cały czas nie mogliśmy się strzelić w okienko pogodowe, bo mieliśmy tutaj akurat ciągły opadu deszczu, że jeden dzień pogody, jeden deszczu i ta kukurydza nie miała tak naprawdę chwili, aby mogła po prostu wyschnąć, żeby wiaterek mógł ją owiać, a dzisiaj mamy bardzo fajne do tego warunki. Początkowo jak mierzyliśmy wilgotność, to była ona na poziomie 26%, także przyjechała do nas ekipa z firmy Top Nasionat, bo właśnie w tym roku wszystkie nasze pola są obsiane kukurydzą danej firmy. Tutaj akurat mamy pole produkcyjne, jest tutaj odmiana brusli, ale mamy również poletko odmianowe, gdzie przedstawimy razem z chłopakami Wam poszczególne odmiany. Mamy też tą taką kukurydzę barwioną, ciemno-bordową, tak na męskim okiem patrząc, czarną, także jest to odmiana Tenebro, również bardzo fajnie kolby tej kukurydzy wyglądają, także dzisiaj jest również z nami tutaj firma Wanicki, ponieważ to właśnie od nich przyjechał kombajn, także dziękujemy im bardzo tutaj serdecznie, że wzięli udział również w zbiorze naszej kukurydzy. A ja już nie przedłużając, zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Zobaczcie, jak wyglądają w tym roku żniwa kukurydziane w naszym gospodarstwie. Kochaj mocno, kochaj mnie, egoizm ma
z okazji, że jesteśmy w kombajnie, to teraz może coś podpitamy naszego operatora odnośnie samego właśnie kombajnu, samej maszyny. A więc co z tym kombajnem? Dziś kosimy John Deere MT660. Moc silnika 380 koni, jest to kombajn konwencjonalny, czyli że ma wytrząsacze, jak i bębny mucące. Bęben mucący ma średnicę 660 mm z dużym kątem opasania. Ma bęben nasion bierny, który potem całą masę przerzuca do bębna separującego, który jest wyposażony w łopatki domacające. Tak słucham spokojnie, jakbym książkę czytała. Czego się nauczyła? Nauka nie poszła na marne. Nie? Co tam jeszcze takiego? Może pojemność zbiornika? Zbiornik ma pojemność 11 tysięcy litrów. Ten kombajn współpracuje z przystawką Geringhoff sześciorzędową. No i chyba tutaj z takich najważniejszych rzeczy to... Tak, to ty. ...zostały wspomniane. Jak oceniasz kukurydzę tutaj? Kosząc pierwszą działkę. A tak marnie syp. Zobaczymy później. Nie, bo co ładnie sypie? Nie, ale nie ma co narzekać. To jeszcze początki, ponieważ my będziemy kosić jeszcze dwie kolejne działki. Obok tutaj, patrząc tak i bokiem, to mamy właśnie pole odmianowe, poletko, gdzie tak naprawdę będzie ta różnica widoczna. A tutaj na razie taka. Pasuk! W tym roku ceny nie są szalone, teraz nawet dzwoniliśmy po skupach, także rewelacji nie ma. Mamy nadzieję, że chociaż plon w jakimś stopniu to... Na drogi. Darek buszuje po polu kukurydzy jak dzik, bo to są dziki. Szuka fajnej kolby. Tak, fajnej kolby i zobaczcie, to jest kolba zapylona, a tutaj jest kolba już odmiany Tenebro. Darek, pamiętasz, jaka tu jest z tej strony? To są odmiany takie nasze testowe. No, dobra, to które, nie będziemy mówić. Tak, które są dopiero w fazie testów. Także to nie jest jakaś zepsuta kukurydza, broń Boże, tylko to jest efekt zapylenia, to jest naturalny efekt, także zaraz może trzymaj, przełamię ją, abyście mogli zobaczyć. O, czekajcie, stoję akurat na kolejnie z kombajnu. O, właśnie, tak wygląda. Kolorowo, ładnie zapalona. Ona się przepiliła pyłkiem z tej czarnej, tak, z Tenebro. W takim razie połówkę. I jeszcze będziesz łamała? Czarno, będę łamała. Tutaj w kwestii tej kukurydzy to... I zaraz kolano będzie czarne. Czarne będzie? Mhm, barwi. I jak Darek wspominał, są bardzo ładne żółtka, tak? Tak, tak, jeżeli dasz to kurom, tak, oczywiście. Także tą kukurydzę sobie odsypiemy, testujemy, czy faktycznie takie ładne żółtka będą. Sprawdzisz. U nas akurat pieczemy ciasta w domu i tak dalej. A, no to na ciastko zaprosiłem po nagraniach. I co? I jak wspominaliśmy wcześniej właśnie poza nagraniami, no z racji koloru i tak dalej, też widać właśnie tutaj, jak po przełamaniu na przykład jednej, a drugiej, no to plonowo tej kukurydzy będzie mniej, ale coś za coś, prawda? Tak, no to jest kukurydza specjalnego przeznaczenia. Taka specyficzna. Ona tam, a jeszcze mamy tą, to jest Rambo czy Bruce Lee? To jest Bruce Lee. To jest Bruce Lee. Także tutaj chłopaki celują, że właśnie albo u nas plonowanie wygra Rambo. Albo Bruce Lee. No, Bruce Lee. Wyglądają najlepiej u was zresztą, także gdzie ten okres wegetacji jeszcze jest troszkę... na rękę. Troszkę dłuższy. Suche ziarno, nie? No fajnie się łuska. Fajnie, no. Zobaczcie, jak mierzyliśmy ładne, na mierniku, to miała 27% wilgotności. A mi mówiły, że 26. Coś tu się nie zgadza. Oj, teraz to. No, 26. Ząbki. Miała 26,5. No. Tak? No to w zaokrągleniu. Chciałam jeszcze te kolorowe ząbki pokazać. Oj, i rękę. Się wybrudziłam już. A. W ziemię wpadło. No, ale wielkościowo nasiona są okej. Także te ząbki też są w głąb zabarwione, ale w kwestii tych to jest tylko otoczka. Tak, no jak tutaj sobie weźmiemy ta łuska w zasadzie. Nie rzucaj, później będziemy zbierać. Ale sucha. Sucha bardzo? To dobrze. Łuska i ta część Darek tak jakby... Darek też będzie miał żółtka, ładne. Tak, jak pozbędę się jedynek. Tak. Chodź, Werka, ty zbliżysz nam. No. Bo Werka dzisiaj jest operatorką. Patrz.
jest normalna kukurydza. Ta, no, środek ta skrobiasz, klista jest taka właśnie ciemna, natomiast cały środek ta skrobia mączysta jest biała, tak jak typowa skrobia. No ale dzięki temu tych antocjanów, tych kolorowych barwników jest bardzo dużo, no i one działają właśnie na barwę, chociażby żółtkę. Także tutaj mamy kolekcję właśnie odmian z firmy Top Nasiona. W tym roku odmian mamy nieco mniej, w zeszłym roku było aż 23, ale z racji tego, że w tym roku postawiłyśmy właśnie na Waszą firmę, Cieszymy się bardzo. Kolekcję tutaj 9 odmian, dobrze mówię? Tak, 9 odmian. 9, ale znowu takich, wiesz, typowo ziarnowych, bez kombinacji. Także nie wiem, gdzieś tutaj Wam wymienimy poszczególne odmiany. Zobaczymy też, jak wyjdzie z planowaniem. Wstępnie coś tam wiemy, ale na razie nie będziemy się tutaj wychylać. Pewnie na końcu materiału, jeżeli będziemy mieć już no wszystko poważone i tak dalej, bo od razu bezpośrednio na mokro sprzedajemy kukurydzę, więc wszystko będziemy miały tak naprawdę jasno i klarownie przedstawione. Więc co, przejdziemy się jeszcze tutaj. No, zobaczymy, jak wyglądają. Chodźcie razem z nami. Tato mówił, że z pola produkcyjnego tam obok. Tam. No co tak mówisz, co mówisz? 14-15, że ale jeszcze musimy wywieźć jedną przyczepę, aby właśnie tutaj zweryfikować to i wiedzieć na 100%, czy tam było właśnie bliżej 14, czy bliżej 15. Czy bliżej 15. Jakby takie plony były, to byłoby, to byłoby okay, całkiem nieźle, pomimo uważam. Pomimo tego, że cena nie jest rewelacyjna, to chociaż właśnie... plony. No, ale wilgotności są dobre. To tutaj co, mamy Rambo chyba, co? Tak, to jest odmiana Rambo. Tylko tu już z początku te wszystkie kolby zostały zebrane, bo ja nie mogę się opanować po prostu i cały czas je zrywam, odkoszulkowuję, patrzę, macam, ale To jest silniejsze ode mnie, nie? No. I tutaj chyba też jakiś ząbek jest zapylony, co? Tutaj końcóweczka może być niedopylona, natomiast... Ale tutaj popatrz, jeden ząbek. Jeden gdzieś... Także pomimo tego, że jest, zobaczcie jaka odległość od początku. Pyłek przeleciał. Przeleciał pyłek i jeden ząbek pyłek się trafił. Łagiewka pyłkowa weszła na znamie i także jest na działce taki... produkcyjnej mieliśmy Bruce Lee, a tutaj mamy dodatkowo Rambo, także rozgrywka tutaj o czołową... No zobaczymy. Czołową odmianę jest cały czas... Poszło. Wygląda Rambo. No i ona ma fajne jeszcze takie, że wiesz, to nie jest czysty dent, tylko ma jeszcze tą skrobię. To są chyba takie nawet dłuższe ząbki niż w Bruce Lee, prawda? Może przejdziemy jeszcze do Bruce Lee i pokażemy właśnie, bo to jest chyba kolejne, prawda? Tak, wcześniejsza, bo tu jest po 8 rzędów, a... To już tutaj, czy jeszcze? Nie, czekaj, liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, patrz, sześć, nawet siedem. Liczyć go nauczyli. Za darmo go nie zauczyli. Gdzieś trochę do tej szkoły chodziłem. No. Tu będzie. Tutaj będzie? Tutaj będzie. Wybierz jakąś fajną kolbę. Mogę wziąć tą, którą myszy zjadły? A właśnie, ja wspominałam u nas na marchewce, prawda? Są myszy, to chyba tutaj przeszły, bo jest tego bardzo dużo. Myszki w tym roku szarżują. Masz coś? Patrz. A tam tu wyrzuciłeś? Myszki, no. Pokaż jeszcze tutaj, bo Weronika nie myszki, widzi. Myszki zjadły. Myszki się u nas stołują, także... No przynajmniej widać, jak wygląda kukurydza w środku. Pokaż, może porównamy. No Rambo jest późniejszą odmianą. No, widać jak... No ja wiem. No tak... No powiedz mi. Tak widać, nie widać. Widać, trochę nie widać. Widać, troszkę. Może ciutkę jakby większe. Ząbki tak? Są troszkę inne. Nie wiem, czy to zależy od kolby. To są ładniejsze takie rzędy. Tutaj. Natomiast ja uważam, że są bardzo... No popatrz, no porównywalne. Dobra, to łamiemy. No, nasiona... No może to tutaj jest takie, nie, tutaj moim zdaniem lepiej widać, jest taki bardziej intensywny krąg przy... No rdzeń jest taki, no ale tu generalnie patrzymy na nasiona, bo to nas najbardziej interesuje. Taram, no taka różnica, podobne. Nie różnica, bardziej chyba przy złamaniu było widać tą różnicę, ale odmiany bardzo zbliżone, nie, bardzo. Zobaczymy tak, jak będzie w plonie. Mówię, jedne z najlepszych. Jest i nasza Werka. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Nie, no żartuję. Bez także żartów. Pakiet już jest. Oczywiście jest również nasz tata, który aktualnie testuje kombajn. Bo jakby było tak, że nowy kombajn nieprzetestowany, także tutaj może się odwrócę chwilę. Mamy kombajn. Mamy nas. Za nami chłopaki z Top Nation. Wszyscy tylko nagrywają.
Tylko te internety, nagrywania, ja nie wiem. I co wy robicie, ładnie? No mi się podoba. Podoba się? No to fajnie, jeszcze żeby plon był zadowalający, będziemy mieć wszystko. My na dzisiejsze koszenie przygotowaliśmy 3 zestawy, także jeden zestaw tutaj macie widoczny za werką. O, tu jest taki pół zestaw. Pęd oczywiście z tandemem. I dodatkowo jeszcze. Jeszcze jest duży smerf. Z dwoma przyczepami, ale. Tak. Jest tutaj niewidoczny. Gdzieś nie widać. To jest z drugiej strony. Także w końcu doczekaliśmy się pięknej, słonecznej pogody. Zwlekaliśmy dłuższy czas z koszeniem, ale jednak w końcu mamy odpowiednie warunki i dlatego też kosimy. Jak Weronika, zadowolona w tym roku z kukurydzy? Jeszcze nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nie wiem tak naprawdę. Dopiero zawieźliśmy pierwszy skład na skup. Znaczy tatuś zawiózł, bo my tutaj musimy być obowiązkowo. Musimy, tak? Musimy kontrolować sytuację wszystkich. Czy wszystko jest ok? Żeby nie ukradli nam kukurydzy. To najważniejsze, to przede wszystkim. No. I co? W tym roku lepsze żniwa niż zeszłe? Czy ja wiem, w tamtym roku to miało swój klimat, bo to było w styczniu i to... A co dzisiaj jest? Dzisiaj jest żniwa bez klimatu? Nie, chodzi o to, bo było, no, pierwszy... W sumie nie mamy pierwszy raz kukurydzy w naszym gospodarstwie, ale od dawna mieliśmy kukurydzę i no... W tamtym roku tak jakby pierwszy raz, więc to było co innego. Teraz już tak odświeżony temat. Ale w tym roku mamy inną kombaj, to już co innego. Tak, inny kombaj w tym roku. W tym roku kosi nam tutaj firma Wanicki, zielony kombajn, pięknej złotej kukurydzy. Ona jest tak ładnie doschnięta. Ale Oj Vera. Nie pasuje. Także jest naprawdę bardzo, bardzo sucho. Podejdziemy jeszcze tutaj do kukurydzy. Wszystko naprawdę aż szeleści. Kukurydza nie jest w środku mokra, jest naprawdę ząbki ładnie wyskakują. O, tutaj też zobaczcie, jest kukurydza zapylona. Więc co, Weronika? Która kukurydza najlepsza? Jak to która? Która odmiana? Ta, która najwięcej będzie sypać. I z której będzie najwięcej pieniążków. Tak, oczywiście. Także mamy tutaj poszczególne odmiany i teraz tylko czekamy, wszystko nam się ładnie kosi. Samo. Więc pracy u nas w polu już zostało malutko. Jeszcze tylko wykopać marchew, zasiać pszenicę. I pozamiatamy. I można zaczynać święta. Myć okno, piec ciastka, co nie? No, dobra. A nie, jeszcze nie! Zapomnieliśmy o najważniejszym. No. Załadunki marchwi i buraka cikłowego. No, to tak się zrobi, Weronika. No, tak będzie. Tak będzie. Pędzimy, żeby operator nie mówił, że dowozówka śpi, a dowozówka... Jedzie. Także, no i śpi. Także sypią się tony, sypią się pieniążki. Hajs. Będziemy... Będzie się zgadzał, czy nie? Zobaczymy. Także tata pojechał na skup. My zostałyśmy tutaj, aby umyć szybę. O kurde, ale szmery, bajery w tych maszynach. W tych fendach, co nie? Czego to już nie ma? I aktualnie sypiemy. Operator się nudzi, szczyka w telefonie. Aj, weź. No, proszę, przybliż. No, mówiłam. Płacą. No. To już może tutaj lepiej przybliżę, że naprawdę sypię. I co, Vera? Jeszcze chwila i będzie po żniwach, co? No, jeszcze trochę taka dłuższa chwila. Dłuższa chwila, ale dzisiaj naprawdę wymodliłyśmy się na pogodę. Też wprawdzie już długo na nią czekamy. Ale jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W końcu mamy pogodę. No ja wiem, czy taką pogodę. Niby deszcz nie pada, ale słoneczko świeci, ale jest zimno. I teraz cytuję. Babie nigdy nie dogodzi.
Patrzcie, jak sypie, widzicie to? Sypie, kurde. Niemożliwe. Nie może być. Ale sypie. Kurde, sypie i sypie. Kurde, ile to już nasypało? Kurde, tu ze 30 ton będzie. Nie, żartuję. Tyle to nie będzie nigdy. Za dużo nas jest tutaj na polu, aby wszyscy mogli tak kłamać. No, niestety. Niestety. Ale nikt by mi w to nie uwierzył, 30 ton. Ojejku. Ale dlatego tyle się sypie, ponieważ jest duży... Duży kombajn i duży zbiornik. A gdzie tam duży? No, widziałam tam. Większy. No tak, tak. No co, nie widziałaś? Nie widziałam. Na drogę. I mamy noc. Koniec żniw kukurydzianych w naszym gospodarstwie, także mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że dotrwaliście do końca, że Wam się, no, się podobał. Mówiłaś to, co nie? Oczywiście, że się podobał. Inaczej być nie może. Dawajcie znać w komentarzach. No i my się z Wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Subskrybujcie nasz kanał. Klikajcie dzwoneczek, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No. Full pakiet. Tak. Wszystko, co się da, róbcie. No, także co? Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa! Pa.